Czas na whisky. Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala. W dzisiejszym odcinku Mellow Corn Kentucky Straight Corn Whisky. 50%. A co? Mellow Corn, czyli Heaven Hill Distillery, którą poznaliśmy już przy okazji odcinka o Elijah Craig, ale oczywiście ich portfolio jest długie i szerokie. Jest to rodzinna firma założona w 1935 roku, zaraz po prohibicji, która przeszła oczywiście już z rąk do rąk przez wszystkich największych graczy. Jest to firma bardzo ciekawa, ponieważ oni inwestują potężne pieniądze. Na początku lat 2010-2009 oni zainwestowali prawie 100 milionów w centrum. Oni organizują Kentucky Bourbon Festival, czy też Kentucky Whisky Festival. Mają pełne wycieczki, magazyny, rozbudowa całej linii. Parę lat temu dorzucili do tego kolejne 65 milionów na renowację. Posiadają mnóstwo różnych brandów i z reguły produkują dosyć ciekawe produkty. Według prawodawstwa amerykańskiego, żeby coś mogło nazywać się straight corn, musi posiadać więcej niż 80% kukurydzy. I tak też jest. Starzyć się to ma dłużej niż 2 lata, jeżeli chcemy nazwać coś straight corn whisky. Tutaj dodatkowo mamy termin bottle in bond w Stanach Zjednoczonych, czyli tyczy się, że jest to od jednej destylarni, której nazwa jest wymieniona na butelkach, na tej akurat nie jest, ale jest to tylko sample, że jest to od pojedynczego master destylera i że oczywiście było składowane w jednym magazynie, etc., etc., czyli coś w rodzaju jakby podstaw pod single malt, tak? Jedna destylarnia. Bottle in bond. I podobno jest to jedyny bottle in bond Kentucky Straight Corn Whisky. Co ciekawe, jeżeli robimy Straight Corn Whisky, nie mamy wymagania używania nowych beczek. Tym samym możemy sobie wykorzystać stare beczki i zrobić dodatkowy produkt, czyli używamy starych już spłukanych beczek do właśnie owego straight corna. Tym samym bottle in bond stanowi nam, że ten okres musi być wydłużony powyżej 2 lat jeszcze. Czyli mamy 4-letnią whisky, która dzięki temu, że siedzi sobie w starszych beczkach, uzyskuje taki oto delikatny kolor. Nie przez przypadek mamy teraz do czynienia z mellow cornem, żeby go jawnie porównać do naszego Balkonesa z kilku odcinków wcześniej, który jest uważany za taką niezwykle ciekawą i ważną rzemieślniczą amerykańską whisky w pełni z kukurydzy, a tutaj mamy bardziej masowy produkt od potężnej destylarni. Mamy tutaj niezwykłą słodycz, nie mamy, mamy tu jakby słodką kukurydzę, jakąś kandyzowaną kukurydzę. Nie mamy tej ciężkości i oleistości, którą mieliśmy u Balkonesa, tej wybuchowej kukurydzy niebieskiej. Mamy trochę takiego zapachu jakiejś huby buby, jakiejś gumy takiej owocowej. Mamy troszkę takiej jakiejś przyprawy jakiegoś, to lekko jałowcowo nam troszeczkę pachnie. Jest słodko, jest bardzo słodko. Ale jest bardzo przyjemnie, właśnie gdzieś to taka guma. Wanilia oczywiście gdzieś nam się tam przerzuca. Prosty ten bukiet tutaj mamy, ale miły, przyjemny, lekki. Zabawowy, tam mieliśmy poczucie wielkiej ciężkości uderzenia. Tutaj 50%, 100 proof. Troszkę właśnie jakiejś takiej zielonowej, gdzieś pod tym jałowcem jakaś taka troszkę jakby też gałązka, może sosnowa. Usta są bardzo zbieżne z nosem tak naprawdę. Nieczęsto mam do czynienia z whisky, która
jawnie przywodzi nosem usta. Bardzo wyczuwalna jest ta nasza kukurydza. Może nawet ta kukurydza, przez to, że ta beczka jest spłukana, wychodzi gdzieś na pierwsze właśnie. W usta, no to poczucie gumy właśnie balonowej, ale to taka, nie, może nie huba buba, chociaż bardziej coś ozwotowego, juicy fruit. Pełna zabawa, pełna słodka, jasna zabawa. Bez żadnych nut korzennych. Wanilia jest bardzo delikatna. Troszkę jakby takiej masy kajmakowej. Albo miodu wielokwiatowego. Ale gdzieś bardziej w stronę kukurydzy. Finisz jest słodki jak po lodach karmelowych. Dziękuję Państwu serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do lajkowania. Czy Państwo lubią takie słodkie bardzo whisky? To jest super. Coś zielonego. Do jutra. Świeży ogórek.